W dniach 9-12 stycznia pracownicy Grupy Azoty Police wybiorą reprezentanta załogi, po tym jak w listopadzie 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała z funkcji wiceprezesa Rafała Kuźmiczonka. U miejsce w zarządzie powalczy sześciu kandydatów. Jedyną kobietą w tym gronie jest Anna Tarocińska. Co może być zaskakujące, swoich sił pomimo odwołania spróbuje ponownie Rafał Kuźmiczonek. Razem z nim zmierzą się Zbigniew Kapuściński, Robert Pleskacz, Łukasz Wrzesiński i Andrzej Rogowski. W ostatniej chwili z kandydowania zrezygnował Marcin Owczarczyk. Na przestrzeni lat pracownicy polickiej spółki coraz liczniej starają się o miejsce w zarządzie. W poprzednich wyborach wzięło udział pięciu kandydatów, a kadencje wcześniej zaledwie dwóch.